Gotyckie dekoracje i dodatki von Kniprodego wyrażały niewypowiedziane dotąd przekonanie, że krzyżacy zasłużyli sobie na to w walkach. Śmiałe użycie jasnych niegdyś kolorów oraz światła powoduje, że letni refektarz wychwala świat doczesny śmielej niż kiedykolwiek w dziejach zakonu. Sklepienia palmowe przypominały krzyżowcom ich duchowy dom, Palestynę. Mimo wzmocnień z kamienia i cegły, ich nowa oaza miała się okazać niewiele trwalsza niż ta, którą utracili. Bogactwa zakonu pochodziły z jednego źródła, z handlu. Z woli papieża nie obowiązywały krzyżaków żadne zakazy. Tak więc mnisi sprawowali kontrolę nad intratnymi szlakami handlu miedzi i bursztynu wiodącymi ku portom Bałtyku. Rycerze ustalili wygórowane opłaty, ściągane z każdej barki i z każdego kupca. Pomagali w tym szpiedzy. Rycerze Kniprodego zmonopolizowali także eksport pruskiego zboża i drewna. Chłopi składali daninę albo płacili straszliwą cenę. Krzyżacy uważali, że użycie siły sankcjonował sam Bóg. Handel był tak opłacalny, że państwo zakonne było jedynym w Europie krajem bez długów. Jednakże w malborskich murach niektórzy rycerze szemrali z dezaprobatą. Narzekali na zepsucie szerzące się we wspaniałym niegdyś zakonie. Twierdzili, że Winrich von Kniprode zaprzedał swoją duszę. By uciszyć coraz liczniejsze zarzuty, sprytny mistrz uknął plan. Postanowił wykorzystać gniew braci do wzmocnienia największej siły zakonu, miłości do walki i obrócić go przeciw pogańskim Litwinom. Wojna Winricha von Kniprode była jednym z najbardziej okrutnych konfliktów wieków średnich. Gdy Litwinom udawało się schwytać krzyżaka, palili go w jego zbroi. Zakon szukał zemsty w świetle księżyca, masakrując całe wioski. Wielki mistrz von Kniprode żył niemal tak długo, jak trwała jego krucjata. W roku 1382 stary wojownik poddał się jednak śmierci. W roku 1407 wielkim mistrzem zakonu został porywczy Ulrich von Jungingen. Do tego czasu zniknęły już wszelkie pozory świętej wojny. Krzyżacy ścigali Litwinów nawet po przyjęciu chrześcijaństwa przez ich księcia Jagiełłę. Ulrich rzucił teraz hasło krucjaty przeciw dawnym sprzymierzeńcom zakonu, Polakom. Hipokryzja i okrucieństwo krzyżaków rozwścieczyły Jagiełłę, teraz już króla Polski. Malbork gotował się do wojny. To samo robili przeciwnicy. Ulrich von Jungingen był zdolnym, choć aroganckim dowódcą. Gdy roztropny Jagiełło opóźniał rozpoczęcie nieuniknionej bitwy, wielki mistrz obraził króla, przesyłając mu w darze dwa nagie miecze. Latem 1410 roku dwie wielkie armie spotkały się pod Grunwaldem na południowy wschód od Malborka. Krzyżacy śpiewali Chrystus zmartwychwstał. Chrześcijańscy rycerze Władysława Jagiełły wierzyli, że zakon dawno już nie cieszy się łaskami Pana. Najkrwawsza z bitew średniowiecza była walką o przychylność Boga. Gdy dzień chylił się ku zachodowi, krzyżackie pieśni zmieniły się w krzyki przerażenia. Wrogowie byli liczniejsi i walczyli w słusznej sprawie.
W końcu król Władysław Jagiełło i jego brat Witold triumfowali. Ulryk zginął otoczony przez wrogów, błagając Boga o zbawienie. Król Władysław Jagiełło pozwolił przewieźć jego zwłoki do Malborka. Słudzy von Jungingena złożyli go wśród innych wielkich mistrzów w kaplicy świętej Anny. Klęska wstrząsnęła jednością zakonu. Przez następne lata niepocieszeni bracia narzekali, że Bóg ich opuścił. Odszkodowania wojenne, konflikty spowodowały, że krzyżacy po przegranej wojnie z Polską w roku 1457 utracili swą stolicę na zawsze. Przez następne 300 lat królowie Polski cieszyli się subtelną zemstą od czasu do czasu, mieszkając w zamku w Malborku. Czas płynął. Wojny i pożary obróciły zamek w ruiny. W roku 1882 kanclerz Niemiec Otto von Bismarck polecił, aby Malbork odbudowano. Dla Bismarcka zakon krzyżacki miał w sobie magię. Odbudowa zamku była jak potarcie lampy Aladyna. Miała przywrócić Niemcom silnego ducha jedności, a tego właśnie brakowało nowemu państwu niemieckiemu. Kanclerz zlecił odbudowę architektowi Konradowi Emanuelowi Steinbrechtowi. Miała stać się dziełem jego życia. Z poświęceniem godnym rycerzy zakonu, Steinbrecht segregował gruzy, szperał w archiwach, studiował inne zamki krzyżackie. Uzbrojony w najnowsze zdobycze nauki, miał zamiar usunąć skutki 5 wieków niszczenia. Zrywając z romantycznymi ciągotami swoich czasów, Steinbrecht postanowił sumiennie odrestaurować Malbork, średniowieczną stolicę, siedzibę wielkiego mistrza. Starannie usiłował odtworzyć kolory zamku. Chciał stworzyć wrażenie, że rycerze przed chwilą zaledwie wyruszyli stąd na bitwę. Gdy praca Steinbrechta została zakończona, zamczysko wyglądało jak w czasach swojej świetności. Gdy był to największy ceglany zamek w Europie, w czasach, gdy krzyżacy rządzili w Prusiach, ziemskiej kolonii Królestwa Niebieskiego. Cesarz niemiecki Wilhelm II był pod ogromnym wrażeniem. Uczynił to żywe muzeum swoją oficjalną rezydencją. Tajemniczość i potęga zamku zachęcały Wilhelma do wojennych tyrad. Nacjonalistyczna retoryka Kaisera wstrząsnęła Europą. Niemcy raz jeszcze znalazły się na krawędzi wojny. Dla Polaków Malbork i Grunwald były symbolami niepodległości Polski. W sierpniu 1914 roku, niedaleko miejsca klęski zakonu sprzed 500 lat, Malbork po raz kolejny nie oparł się obcej inwazji. Pięć stuleci rozwiało się jak dym.
Duch Malborka umknął. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tłumaczenie tekstu Marcin Grisznak. Czytał Wojciech Gąsowski.